Znajdujemy się dzisiaj w firmie KUKA, w czeskiej siedzibie producenta robotów przemysłowych. Organizujemy w dniu dzisiejszym coroczne spotkanie dla integratorów KUKA. Integrator jest jednym z ogniw realizacji aplikacji. Integrator jest to firma, która wdraża rozwiązania, proponuje rozwiązanie końcowe klientowi pod klucz. Jesteśmy wyjątkowo pełni optymizmu, mocno zmotywowani do tego, aby kontynuować te działania i wspierać firmy w realizacjach przyszłych aplikacji. Jesteśmy pewni, że z taką grupą firm, z taką grupą osób, przede wszystkim z ludźmi, z którymi współpracujemy, jesteśmy w stanie zrobotyzować Polskę i to w bardzo krótkim czasie. Z mojej perspektywy ja dzisiaj jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Po pierwsze frekwencją. Jest bardzo wiele firm integratorskich. Jest możliwość wymiany poglądów, rozmowy o trendach rynkowych, o tym, co w tej chwili jest potrzebne klientom, na co klienci zwracają uwagę. Jest możliwość zobaczenia całego parku technologicznego. W normalnym takim tak zwanym daily business my nie mamy czasu na to, żeby spędzać ze sobą czas, wymieniać się doświadczeniami, bo po prostu jesteśmy u klientów. Dzisiejsza rozmowa taka przy kawie, kuluarowa, ona daje nam też informacje o tym, co my jako integratorzy, jako menedżerowie powinniśmy inwestować w naszych firmach, jak rozwijać kompetencje przyszłości, żeby odpowiedzieć na potrzeby rynkowe. Dzięki robotom wejdziemy na nowy poziom produktywności, ale też po prostu myślenia o tym, co my możemy tworzyć. Myślę, że jeżeli Polacy do tego komponentu AI-owego, w którym jesteśmy nieźli, mamy naprawdę dobrych inżynierów i przy okazji mamy naprawdę niezłe osiągnięcia, jeżeli do tego dodamy umiejętność budowania i jak gdyby przewidywania oczekiwań konsumentów albo odbiorców robotów, no to możemy powiedzieć, że Polska jest predestynowana do tego, żeby być naprawdę bardzo innowacyjnym i niesamowicie szybko rozwijającym się krajem, dlatego że połączymy dwie najbardziej moim zdaniem obecne przyszłościowe dziedziny, czyli właśnie wytwarzanie i szkolenie sztucznej inteligencji oraz robotykę. Industrial intelligence.